W waszym przypadku, szanowne małżeństwo, plan czy spontan? Teraz spontan, ale nie jest to takie oczywiste. Bierzemy pod uwagę to, że pewnie jak większość z was mamy jakieś zobowiązania, my normalnie na co dzień pracujemy, więc chociażby takie rzeczy jak urlop musimy zaplanować, ale co się dzieje pomiędzy tą datą wyjazdu a powrotu, to już niech się dzieje co chce. Z reguły rezerwujemy może jeden nocleg, ewentualnie jeden przystanek na trasie, a resztę niech już nas poniesie, ale nie zawsze tak było. Ja kiedyś bardzo lubiłam planować i chyba taką ostatnią podróżą, którą miałam zaplanowaną od deski do deski, była rowerowa podróż do Norwegii. Planowaliśmy dojechać samochodem do środkowej Norwegii, tam przepakować się w rowerowe sakwy, cały sprzęt kempingowy, zapasy jedzenia i ruszyć na północ. Planowałam dosłownie wszystko, czas przejazdu, podjazdy, atrakcje po drodze i gdy dojechaliśmy do Norwegii, okazało się, że zderzyliśmy się ze ścianą deszczu i te nasze wszystkie plany popłynęły razem z nim. Trzeba wiedzieć, że w Norwegii, w ogóle w krajach skandynawskich często nie jest pytanie, czy będzie padało, a ile. I padał najgorszy z możliwych deszczy, czyli taki horyzontalny, więc nie dość, że lało nam od góry, to jeszcze poziomo od dołu, więc nawet najlepsze peleryny nie dawały tutaj rady. Próbowaliśmy część rzeczy wysuszyć pod namiotem, co nie było takie łatwe. No akurat tutaj uczestnikom tego naszego dzisiejszego zgromadzenia tego nie trzeba mówić. Tak? Tutaj może się przydać właśnie, żeby nie suszyć rzeczy nad ogniskiem, bo część próbowaliśmy, okazało się, że ognisko zostawia część takie... Część próbowaliśmy, ale spłonęła. Suszyliśmy na patelni część rzeczy. Taki pomysł był, żeby szybciej to wszystko wyschło. Niestety wszystko zrobiło się brązowe, łącznie z bielizną, co naprawdę nie wyglądało najciekawiej. Po tylu latach ja bardzo mało rzeczy planuję. Nauczyłam się, że jeśli ja mam paszport, kartę kredytową i komórkę, tak na dobrą sprawę mam wszystko, więc jedyna rzecz, którą planuję w tym momencie, kiedy nie mam już, 3 tygodnie temu zwolniłam się, od 3 tygodni jestem bezrobotna, mówię, tylko tak na dobrą sprawę. Dzięki. Nie róbcie tego, absolutnie. Nie polecam. Znaczy nie, no, nie miałam wolnej chwili od tych 3 tygodni. W każdym razie to, co planuję, to jest kupno biletów. Szukam teraz bardzo tanich okazji i szukanie tanich biletów to nie jest takie, że raz na miesiąc sobie wejdziesz i zobaczysz. To jest naprawdę siedzenie codziennie i sprawdzanie, czy rzeczywiście te tanie bilety są, bo to może być różnica, taka Indonezja to jest różnica od 2 do 5-6 tysięcy złotych, tak na dobrą sprawę. My wróciliśmy 3 miesiące temu z półrocznej podróży. Zaczęliśmy od kolei transsyberyjskiej. Potem przemierzyliśmy Mongolię, jeździliśmy jeszcze przez 6 innych państw w Azji i skończyliśmy naszą wycieczkę, w sumie to podróż życia w Nowej Zelandii i Australii. I nie wyobrażamy sobie w ogóle wyruszyć na taką podróż bez zaplanowania chociażby budżetu czy zaplanowania czasu, ile w jakim miejscu chciałbyś spędzić. Bo w waszym przypadku było tak, że razem pracowaliście w jednej firmie i uznaliście, że fajnie będzie wyjść z tej firmy i wrócić za pół roku na przykład, tak? Nie do końca, bo pracowaliśmy w innych firmach, ale konkluzja była taka sama, bo my pojechaliśmy na taki urlop, który się nazywa Sabbatical. Serdecznie wam go polecamy, dlatego że pojechaliśmy na pół roku i wróciliśmy dokładnie na te same stanowiska, na których byliśmy wcześniej, u tych samych pracodawców i robimy dokładnie to samo, tylko może na innych projektach, co robiliśmy te pół roku temu. A stęsknili się za wami chociaż trochę? Myślę, że nawet bardzo. Przez to, że mieliśmy ograniczony czas, chcieliśmy wykorzystać go na maksa. Jak usłyszałam od swojego przełożonego, że Bober, możesz jechać, pomyślałam, nie, nie mogę tego zmarnować, muszę zobaczyć wszystko. I muszę się przyznać do tego, że aż wkradła się taka moja maniera pracownicza. Ja zaczęłam robić Excela, słuchajcie, ja zaczęłam szukać na blogach, na Instagramach. Spontaniczne Excele są najlepsze. Podróżowanie samotnym jest idealnym sposobem na poznawanie innych ludzi, bo tak na dobrą sprawę, jak się podróżuje we dwójkę, to się jest troszeczkę skupionym na sobie. Ja mam, zawsze mówię, oczy szeroko otwarte i dookoła głowy. I bardzo łatwo wtapiam się w lokalsów, tak na dobrą sprawę. Ja w ogóle tak wyglądam trochę niepozornie, taka blondyneczka gdzieś tam chodzi i wyglądam jak sierota, zresztą jestem. Zawsze wszystko gubię, zawsze 10% rzeczy mam zawsze już przewidziane, że zgubię. I no właśnie, zawsze się wszyscy chcą mną zaopiekować i to jest cudowne, bo to po to ja podróżuję, żeby poznać to, jak inni żyją. W waszej długiej podróży przez świat były takie momenty, w których
było groźnie na tyle, że spontan już nie zadziałał i trzeba było zmieniać plan? Akurat w naszym wypadku my w ogóle, jak ktoś nas zapytał o to, co nas najbardziej zaskoczyło w trakcie naszej podróży, to ja bym odpowiedział, że to, że nie mieliśmy żadnej sytuacji, która zagrażała naszemu życiu bądź zdrowiu, albo ktoś chciał nas okraść, a wiemy, że takie sytuacje wielu podróżnikom się zdarzają. Także ja jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczony, że przez pół roku naprawdę nie mieliśmy takiej sytuacji podbramkowej, nazwijmy to tak, że ktoś by do nas podszedł z nożem i powiedział, oddawajcie mi tutaj misiaczki cały swój sprzęt, bo wtedy no wiadomo, że w ogóle zmieniać się wszystko. Też wydaje mi się, jak ktoś jedzie z takim pozytywnym nastawieniem nawet na koniec świata, to raczej wraca z pozytywnymi wrażeniami, że tak jakby dobro przyciąga dobro i też zauważyłam, że jeżeli my się otwieramy na ludzi, przyjeżdżamy nawet do takiego teoretycznie niebezpiecznego miasta, gdzie jest tłok, harmider, dużo obcych ludzi z pozytywnym nastawieniem, to ludzie są też otwarci, też do nas lgną, chcą nas poznać. Sabina zbiera głos do grosz do grosza, a ja zbieram głos do głosu i jak się okazuje, z tych 200 parę osób, które zagłosowało, 81% mówi, ja też, tak jak Sabina, oszczędzam grosik do grosza i później mogę ruszać w świat. Mam kartę kredytową, niech żyje bal, odpowiada 12% obecnych na sali. Zgłoszę się do Was potem. Wynajmuję swoje mieszkanie i ruszam 5%, pożyczam kasę i nie myślę o długach, aż 2% odważnych. W ten sposób mówi na slido.com z hashtagiem mbank. Karta kredytowa też może być przydatna. No zawsze, jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy więcej niż te, które mamy, zawsze możemy potraktować ją jako jakąś taką żelazną rezerwę. Zawsze może nam się coś przydarzyć, jakieś niespodziewane, no, odpłukać, prawda? Dodatkowe komplikacje, które no zawsze będą się wiązać z dodatkowymi myślę wydatkami. Myślę też, nie? Trochę w kontekście tych odpowiedzi, które proponowaliśmy naszym gościom, naszym widzom, naszym słuchaczom, ponieważ teraz jesteście w podróży w miarę blisko, nie zapuszczacie się gdzieś daleko w świat, ale pewnie myślicie sobie o tym, żeby gdzieś tam ruszyć. A zbieracie na to? Coś odkładamy zawsze, albo czasami jak spadnie jakaś ekstra kasa, to przeznaczamy wtedy wszystko na tak zwane podróże. I właśnie ważne, jak Arek mówił, że dobrze mieć taką rezerwę, bo na przykład jak jeździmy gdzieś samochodem, to tak naprawdę można się wszystko popsuć. W Norwegii szczególnie byliśmy aż za kołem podbiegunowym i żeby ściągać stamtąd samochód i przyczepę kempingową na przykład, to można popłynąć. Więc jakąś taką kartę z rezerwą zawsze jednak warto mieć ze sobą. Jak relacjonować podróż, będąc w niej jednocześnie, doświadczać, zbierać jak najwięcej wrażeń, żeby nie rezygnować z tego, żeby móc po prostu być w tej podróży w pełni. Wszystko jasne, bardzo dziękuję. Ja myślę, że ten nasz patent taki trochę, że na koniec dnia wszystko wrzucamy, jest całkiem dobry, dlatego że w ciągu dnia my się skupiamy na tym, żeby nagrać, pokazać coś, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak koniec dnia, kiedy już jesteśmy sami zamknięci w hostelu, to wtedy zajmujemy się social mediami. Jeżeli mamy na przykład couchsurfing i jest taka sytuacja, że ktoś nas zaprosi na kolację, no to też powiedzmy wtedy siadamy niestety do tego czasem i o godzinie 24, albo czasami jest tak, że w ogóle coś przeciągamy na drugi dzień, jak już nie ma szans, ale staramy się w ogóle podróżować w taki sposób, żeby social media dawały nam odczuwać i czuć tą podróż w jak największym wymiarze. To jest jednak tak, że oczywiście czujemy, że wiele osób nas obserwuje i chce być z nami i zawsze coś tam znajdą na tym storiesie, jak jesteśmy w podróży, ale tak jakby załadowanie tymi treściami robimy w takich momentach, kiedy my czujemy, że już jest po całym dniu i możemy się na tym spokojnie skupić.